Robert Lewandowski i Barcelona zakończyli zgrupowanie tournée po USA. W swoim trzecim meczu Robert nie strzelił niestety bramki. Barcelona pokonała New York Red Bulls 2-0. Kolejnym trafieniem popisał się Osman Dembele, a wynik meczu ustalił Memphis Depay. Co ciekawe, to właśnie od Depay nosi ten numer 9. Jak informują hiszpańskie media, Robert Lewandowski ma przejąć po nim numer 9. No ale Robert na razie wraca do Europy, wraca do Hiszpanii bez gola. Po meczu z Juventusem Wojtek Szczęsny i sam Lewandowski tryskali humorem i Robert mówił, że nie przywiązuje do tego wagi. Wojtek Szczęsny żartował, że Robert nie oddał nawet strzału na bramkę. No to już tutaj w New Jersey Robert wydawał się po meczu trochę rozdrażniony, niezbyt w humorze, bo co prawda pozował do zdjęć, ale nie uśmiechał się, nie rozmawiał z kibicami. A kibice jednak bardzo ostrzyli sobie zęby na jego bramki, na festiwal strzelecki, że ten festiwal strzelecki rozpocznie się właśnie w New Jersey. No ale Robert miał sześć bardzo dobrych sytuacji i albo trafiał w bramkarza, albo golkiper New York Red Bulls popisywał się skutecznymi interwencjami. Robert mówił, że te sparingi traktuje jako jednostki treningowe, a skutecznością będzie się popisywał w meczach o stawkę. Musimy poczekać na następne mecze, ale no, cień wątpliwości taki został zasiany, bo Robert no, przyzwyczaił nas, że wykorzystuje takie sytuacje. Trener Barcelony Xavi mówi, że też nie przywiązuje do tego wagi, że cieszy go, że Robert dochodzi do tych sytuacji wreszcie. Że to są mecze kontrolne, że jest pewny, że Robert zacznie strzelać wkrótce. Mówił o tym właśnie na konferencji prasowej. Barcelona po tym meczu miała charter, piłkarze pojechali prosto ze stadionu na lotnisko i wrócili do Europy, do Barcelony. Tam odbędzie się efektowna już taka jak ma być prezentacja Roberta Lewandowskiego na stadionie Camp Nou.